tutaj są nowe osiedla i są dosyć fajne, tylko że tutaj się płaci te hoa fee na pewno, bo to są zamknięte osiedla. I tu wszystko obok naszego miejsca zamieszkania, gdzie teraz mieszkamy, to jest piękne osiedle. Nowe osiedla, które nam się podobają, a tak w ogóle cześć wam. Znowu w tych samych klimatach, słuchajcie, poszukiwania domu ciąg dalszy. Zaginionej Arki. Poszukiwania naszego miejsca na ziemi, bo czasami za hoa fee trzeba płacić i 800 i 500, no nie? No, są różne, są różne ceny. Co z tego, że kupisz sobie swój dom za swoje pieniądze, jak co miesiąc musisz... Opłaty, życie, ubezpieczenia. No zapłacić $500 plus jeszcze coś tam, to ci wyjdzie po $1500. No to może tak. Trzecia lokalizacja domów, tym razem North Venice. Fajnie. Tym razem North Venice, czyli troszeczkę dalej od Sarasoty. Takie 20 minut naszego miejsca zamieszkania. Jeśli patrzymy na cenowo, bo ten dom pierwszy, który oglądaliście razem z nami, to on kosztował $295 000. I tutaj te domy, no mniej więcej w tej samej cenie są, ale są po pierwsze nowe i po drugie myślę, że chyba takie bardziej nowoczesne. Zobaczymy, o kto się okaże, bo widzieliśmy tylko na zdjęciach, na mapie. Jest tutaj hoa fee, $125 miesięcznie hoa fee. Jeszcze możemy to znieść. I to są piękne miejsca, słuchajcie, te tutaj, które są właśnie nad morzem. Zobaczcie, to co my oglądaliśmy wtedy w Sarasocie, ten pierwszy dom, to właśnie on znajdował się gdzieś tutaj. I to jeziorko takie, co wam pokazywaliśmy, co staliśmy, co ryby widzieliście, to właśnie było tutaj. To jeszcze nie była Zatoka Meksykańska, to widzieliście zalew. On jest połączony, tak, ale zobaczcie, tu jest tak, półwysep i tutaj dopiero się wypływa statkami na dużą przestrzeń morską. I my teraz, zobaczcie, jedziemy do North Venice. 20 minut będziemy mieć do morza i 20 minut do Sarasoty. To też podobnież jest dobra lokalizacja. Your destination will be on the right. I tam jestem o model, widzisz? O, jakie nowe wszystko. No jest modelowy dom. We're finishing some new ones. So this one's the Victory. This is 3 bedrooms, 2 bath plus a den. It can be used as a bedroom or as an office. Oh, cool. That's my part. It's big enough. Nice finished floor. Yeah. This is laundry. This is closet. That's great. You have the secondary bedrooms here, both of which have walk-in closets. Okay. It's nice. Hello. Hello. Dining room. Kitchen. Yeah. I like it. Bedroom. Bedroom. Oh, I like it. Oh my goodness. Akurat dla nas, bo on wcale nie jest wielki i basenik nie za duży, także też tych opłat tej wody, tego wszystkiego nie będzie aż tak dużo. Jaki ładny. Ty gotowy. Bierzemy go? Chcesz? No. To dawaj. Nie no, żartuję, poczekaj jeszcze. Ej, to jest Venice, nie zapominaj. Mój mąż to, słuchajcie, taki jest, on na szybko działa, słuchajcie. No, zobaczcie, nawet z meblami ja bym mogła wziąć, wszystko mi się podoba. Takie amerykańskie. No, już idę. O Jezu, jak fajnie, słuchajcie. Nie no, to mi się podoba. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jaki prysznic ekstra duży. Szafa, zobaczcie, jaki closet. Wow. I wcale nie duży dom, słuchajcie. Opłat też by nie było dużo. To jest fajne. Taki akuracik dla nas. Zobaczcie, jakie szyby, jakie okna, ale fajne. Akuracik nawet jest. Zobaczcie, basenik może nie za jakiś ogromny, na naszą kieszeń to takie... Wymoczyć się można. No i jest nowe, słuchajcie, wszystko. Wszystko nowe. To jest najfajniejsze, bo używane te domy... Gwarancje na to, ile się... Tak, nie jest to jakiś ogromny dom, to nie jest willa. Tak, ludzie grilla mają chyba mieszkanie, tak? Nie, to też pokazowe są. Tak? Mhm, tak, nawet można wyjść. Zobaczmy. Kropki raczej nie wejdzie, ale chyba to nie jest. No trochę tutaj mało miejsca jest w sumie. Tego terenu nie jest za dużo. Zobacz, bez basenu, no to mają tak ładniej. Tak. W sensie, że czujesz przestrzeń taką, a tutaj ta przestrzeń jest zamknięta. Nie masz...
Yeah, we like everything, almost. Good. Yes. It's even, you know, still, I can, you know, go to the siesta key and everything. I don't have the post up yet. This area is so new. But I want to show you, okay? Mm-hmm. So from this post right here, back to that post, mm-hmm. all the way to this post, over here, is your yard. Uh-huh. Wow. It's huge. Wow. Nice, yeah. Let's go up here, because you have to see the back. We meet with him first and ask him if we, he accept us. So when you're out mm-hmm. here, right, mm-hmm. we're probably sitting in your lanai right now. That view, it's nice. Yeah, we can get base, let's say, and we can finish our own. Yeah, exactly. Yeah. Save money. Save a lot of money. Mm-hmm. Yeah. Dog park jest, poczekaj, zatrzymaj się, kitchen, kafe. School event calendar, activities coordinator, resort pool, spa. Mogłabym nawet prowadzić fitness dla mieszkańców osiedla. Ten ładny. Tu jest jasny i z ciemnym dachem. Bardzo ładnie wygląda, tak. Zobacz. Kontrast. I to można samemu sobie wybrać. Tak też ładnie z białym, patrz, garażem. W miarę. No tak. Ale co mnie tutaj zaskoczyło, że są po prostu, takie jakościowo są dobrze zrobione. Są droższe materiały używane. Jak widzicie, dachówka jest ceramiczna. Mm-hmm. Nie jest, bo tutaj często w Ameryce używają shingles. I shingles to jest taka cięta we wzorki, tak jakby papa asfaltowa. No i to jest po prostu taniocha. Mm-hmm. I te właśnie dachy na shingles, je tam trzeba co ileś... Te białe garaże mi się nawet podobają. Ładne, taki czysty, estetyczny. No. Tak, tutaj też ładnie. To. Mm-hmm. I właśnie te shingles, one z biegiem czasu, no bo to wszystko jest narażone na promienie słoneczne, więc... A tutaj promienie słoneczne są bardzo mocne. No, a tu fajnie też ktoś ma tak na końcu, zobacz lasek. Tak, oj, fajnie, ten też. Ale tu snajper może wejść. Nie, fajnie. Jakiś killer. Tu masz, zobaczcie, jaki ładny ten. Piesek jest tutaj rudy. Gdzie? Seter tu stoi. A widzisz, rzeczywiście, to tam jest park. Nie, to jest jakaś ruda tablica. Zardzewiała. Może to jest sarna. To jest krowa zardzewiała? To jest jakieś zwierzę, mówię ci. To jest koń albo... A jeszcze cofnij się do tyłu, nie możesz? Jeszcze. To krówka? Tak. No to skąd tu krówka? No pan na przykład nie mógł tu na swojej posesji, to za płotę. Ty naprawdę. Krowa. Co ona tu robi? Też między ludźmi się mieszka, ja też nie lubię takim być zupełnie odludkiem. Trochę jakiś kontakt z ludźmi też jest. Trawa ładna, zobaczcie, jaka soczysta zieleń. Wiesz, jak jest dbana, świeża, podlewana. Hibiskus i kwitnie ładnie. Popatrz, tutaj pan sobie zrobił taki front, ładnie zabudował. Mm-hmm. Można kamieniem. Są elementy, można kupić i to można samemu ładnie no sobie też, ukleić, tak jak ten w design Polsce zrobić. Robię. Zobacz, masz akcent. Trochę inaczej. Trochę nie? inaczej masz malowane, patrz tutaj te stemple pod dachem. Tak. No i 2016, słuchajcie, tak. To jest ważne, że ja mam nowy dom, mi się nie sypie, wiesz, nie psuje. Wiesz, że nikt nie mieszkał tutaj. Tak. To, a to był chyba ten dog park. Tam co krowa była? Tak. Tylko ktoś wyszedł z krową na spacer. Tylko ktoś się pomylił. Wziął zamiast pieska, to wziął krowę. No jeden ma pieska, drugi ma krówkę. No. Pan zobacz, tutaj też ta elewacja u góry, widzisz? O, też ten akcencik taki ładny do poddasza podciągnięty. Mhm. I to można zrobić tutaj na froncie, tak, na tych wiesz. Można. Na bokach. No i ładnie. To można porobić. Widzicie? I tak coś mi się wydaje, że to będzie nasze miejsce na ziemi. I okna są dosyć duże, chociaż gdzie nie, gdzie zobacz, są mniejsze, a tu są większe. Aha. To zależy od modelu, jaki masz. Aha. Tu jest taki model, że ma podwójne okienko. Aha. Na dzisiaj nam już wystarczy oglądania domów. Dzisiaj jest 31 grudzień. Co Więc my na to? Trzeba będzie to przycelebrować. No. Wybieramy się do centrum Sarasoty, bierzemy oliwkę, jak w miarę będzie się dobrze czuła, bo ona jest przeziębiona bardziej niż my teraz. Zobaczymy, jak ona się tam wykurowała. Czy będzie miała siłę, żeby z nami iść? Zobaczymy.